Panie w Chrystusie, bracia i siostry, czcigodni kapłani, drodzy współbracia redemptoryści, na czele z ojcem prowincjałem Januszem Sokiem, drodzy jubilaci, obchodzący 25-lecie przyjęcia święceń kapłańskich, drogie siostry zakonne, wy wszyscy zebrani tutaj na tym wzgórzu duchowskim, w domu u Matki. Przybywamy tutaj wszyscy w pielgrzymce po to, aby pokrzepić naszą wiarę. Wiarę waszą, ludzi świeckich, osób konsekrowanych, ale dzisiaj, teraz w sposób szczególny także wiarę naszą, kapłańską, księży i ojców. Kiedyś nasz bardzo gorliwy współbrat wczesnym rankiem w Krakowie, w habicie, oczekiwał na przystanku tramwajowym. Nie było nikogo, ale w pewnym momencie pojawiła się postać człowieka, którego żadną miarą cześlem nazwać nie można było. I z odwagą podszedł do naszego współbrata, popatrzył się mu tak w twarz i powiedział mu: na co ty komu jesteś jeszcze potrzebny? Na co ty komu jesteś jeszcze potrzebny? Toż, drodzy księża, ojcowie, na co ty komu jesteś jeszcze potrzebny? To bardzo ważne pytanie. Nie wolno go zbagatelizować, ale ciągle, codziennie prawie, że trzeba na to pytanie odpowiadać, aby nie zwątpić, aby nie zagubić się. A odpowiedź na to pytanie jest także pomocna nam, wszystkim wierzącym. Na co ty komu jesteś jeszcze potrzebny? W świecie, który uwierzył w postęp. Współczesny człowiek myśli bardzo często, że dzięki rozwojowi, dzięki postępowi zapewni wszystkie swoje potrzeby, że zdoła zbudować sobie szczęście. Na co ty komu jesteś jeszcze potrzebny w świecie, który pragnie budować swój porządek bardzo często odrzucając Boga, widząc w nim nie tylko przeszkodę, ale zagrożenie? Jakże często słyszymy te słowa, że Bóg, wiara zagrażają prawdziwej wolności człowieka, prawdziwemu wyzwoleniu człowieka. Na co ty komu jesteś jeszcze potrzebny, drogi księże, drogi ojcze? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przypomnijmy sobie moment święceń kapłańskich. My, jubilaci, obchodziliśmy tutaj 25 lat temu, tu na tym wzgórzu, na tym placu, uczestniczyliśmy w obrzędzie święceń kapłańskich. Arcybiskup Józef Kowalczyk dokonywał tego aktu. Poprzez nałożenie rąk w obrzędzie sakramentu Chrystus wziął nas w swoją opiekę. Zostaliśmy ukryci w Jego dłoniach, w Jego sercu, można powiedzieć. A przecież Jego dłonie są dobre, a przecież Jego serce jest kochające. Również w czasie obrzędu biskup namaścił nasze ręce olejem świętym, znakiem Ducha Świętego. I od tego momentu te nasze ręce zostały przeznaczone na służbę Chrystusową, aby były Jego rękami. Od tego momentu już te nasze ręce nie mają gonić za egoizmem, ale mają nieść świadectwo światu o miłości Boga.
Od momentu święceń, ilekroć sprawując sakramenty, wypowiadamy ja, jak przy sakramencie pokuty mówimy i ja odpuszczam Tobie grzechy, albo ilekroć wypowiadamy słowo moje, chociażby w Eucharystii, to jest ciało moje, to jest krew moja, czyńcie to na moją pamiątkę. Zawsze czynimy to nie we własnym imieniu, ale w imieniu tego, który zapragnął posłużyć się nami, naszymi rękami, ustami, naszą ofiarnością, również naszą słabością. Należymy do Boga i chcemy dzisiaj, tutaj, na tym wzgórzu, w czasie uroczystości odpustowej, tej także jubileuszowej, uświadomić sobie to po raz kolejny. Jesteśmy własnością Boga. Całkowicie należymy do Niego. I jesteśmy na służbie u Boga. Codziennie, kiedy odprawiamy Eucharystię, kiedy posługujemy się drugą modlitwą eucharystyczną, wypowiadamy słowa dziękczynienia. Mówimy tam takie słowa: dziękujemy Ci, Boże, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować Bogu za to, że nas wybrał, abyśmy stali przed Nim i Jemu służyli. I tutaj powoli zarysowuje się odpowiedź na to pytanie. Na co Ty, komu jesteś jeszcze potrzebny? Księże, Ojcze, Ojcze Jubilacie. Jesteś potrzebny po to, aby przedłużyć działalność Jezusa Chrystusa, być tą dobrą nowiną, którą On przyniósł na ten świat, a którą chce, aby dotarła do każdego człowieka. Papież Benedykt XVI, kiedy zwracał się do kapłanów w Warszawie, powiedział, że Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy mają trzy szczególne cechy. Którzy są dojrzali, którzy są odważni i którzy są gotowi podjąć praktykowanie duchowego ojcostwa. Dojrzali, odważni i gotowi do tego, by podjąć duchowe ojcostwo, by prowadzić ludzi. I powiedział także, że są trzy bardzo ważne rzeczy, które trzeba zachować, aby to osiągnąć. Pierwsza rzecz to rzetelność wobec samego siebie. Druga to otwartość na kierownika duchowego. A trzecia to ufność w Boże miłosierdzie. Na co Ty, komu jesteś jeszcze potrzebny? My, kapłani, mamy wiele przykładów świętych kapłanów. W tym roku nie sposób nie wspomnieć błogosławionego księdza Romana Sitko. Błogosławionego 20 lat temu, w czerwcu, 13 czerwca 1999 roku, został beatyfikowany w grupie 108 męczenników przez Jana Pawła II w Warszawie. Wyświęcony na kapłana w 1904 roku. Od 1936 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Kiedy rozpoczęło się szaleństwo II wojny światowej, zorganizował potajemne nauczanie w Błoniu koło Krakowa. I prawie przez 2 lata przygotowywał już dorosłych kleryków do święceń kapłańskich, a młodych wprowadzał na tę drogę. Ale po 2 latach gestapo otoczyło budynek, w którym prowadzono potajemne nauczanie. Aresztowano księdza Romana, aresztowano 2 profesorów i 20 alumnów.
zawiezionych do Tarnowa. Tam ich przesłuchiwano, torturowano. Tam ich więziono. A ojciec Roman cały czas powtarzał: ja sam jestem gotów oddać życie, byleby ci klerycy byli wolni. Po roku więzienia został przewieziony do Auschwitz. A tam po dwóch miesiącach, 12 października 1942 roku, w czasie prac padł z wyczerpania. Bity leżał na ziemi. Gestapowiec nacisnął swoją ciężką nogą żołnierską jego szyję i tak długo naciskał przy obecności wszystkich współwięźniów, póki ksiądz Roman nie przestał oddychać. Wciśnięty w ziemię butem gestapowca jak pszeniczne ziarno. Starty w proch w krematorium. Umarł, ale zaowocował. Po to wszyscy klerycy zostali uwolnieni. A diecezja tarnowska po dzisiejszy dzień cieszy się licznymi powołaniami kapłańskimi, zakonnymi. Albo nie sposób nie przypomnieć dzisiaj dwóch naszych współbraci, których rocznica tragicznej śmierci, mordu na nich, którą obchodziliśmy wczoraj, 79. Ojciec Wincenty Wójcik i ojciec Jan Jakubowski. Ten pierwszy wyświęcony tutaj w Tuchowie w 34 roku. Ten drugi rok później. Obydwaj byli na placówce w Zamościu. Ponieważ został aresztowany kapłan posługujący w niedalekiej miejscowości od Zamościa w Choryszewie Polskim, poproszono ich o pomoc. Udali się ochotnie. Przecież mogli się schować. Przecież mogli się wytłumaczyć. Niebezpieczne czasy. Nie wiadomo, co będzie. Pojechali. Posługiwali. Odważnie. Zabroniono im odprawiać patriotyczne nabożeństwa. Dlatego nie narażając ludzi, ani siebie, nie pozwalali na śpiewanie pieśni patriotycznych. Ale na zakończenie mszy świętej 3 maja 1940 roku zaintonowali Serdeczna Matko. Uprzejmi donosiciele do gestapo nie zwrócili uwagi, że to nie jest Boże coś polskie. Ale ta sama melodia tej pieśni doniesiono. Zostali aresztowani, a za kilka miesięcy, właśnie 8 lipca 1940 roku, zostali straceni w Cytadeli Zamojskiej. Byli z ludźmi, pomagali im w trudnym czasie, towarzyszyli, nie wystraszyli się, nie uciekli. A kiedy tak patrzymy na rewolucję francuską, to wyobraźcie sobie, kochani, arcybiskup Paryża, Jean-Baptiste Gobel, kiedy rozpoczęła się ta szalona rewolucja, abdykował. Powiedział tak: ponieważ już nie ma kultu Boga, a jest tylko kult wolności i równości, to ja rezygnuję ze wszystkich funkcji i obowiązków, jakie na mnie nakłada stan kapłański, stan biskupi. I chociaż przyłączył się do rewolucji, to za parę lat i tak skrócono go o głowę, bo dopadła go gilotyna rewolucji. Kochani, chcemy patrzeć na przykłady mężnych, odważnych, gotowych do poświęcenia i do prowadzenia duchowego ludzi kapłanów. Jest ich bardzo wiele.
I to nie tylko ci, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, czy w czasie jakichś zawieruch, chociaż tego nie wolno nigdy bagatelizować i o tym zapominać. W całej Polsce co czwarty ksiądz zginął w czasie II wojny światowej. A w diecezji pelplińskiej i wrocławskiej co czwarty ksiądz przeżył. Niesamowita ofiara, ale niesamowita odwaga i niesamowita wierność powołania. Kochani, jeszcze pozwólcie przykład księdza Władysława Bukowińskiego. On nie zginął w obozach w Kazachstanie, gdzie przebywał, całe życie spędził, ale był kapłanem, który w dłoniach opatrzności Bożej przeżył piekło wojny, łagrów i komunizmu. Z podniesioną głową, uśmiechniętą twarzą i szczerym poczuciem humoru przeszedł przez całe życie. Mamy wiele przykładów pięknych kapłanów, na których możemy się wzorować i na których możemy zauważyć, po co ty tak naprawdę jesteś dzisiaj potrzebny. A więc odpowiedzmy sobie, drodzy bracia i siostry, drodzy kapłani, drodzy ojcowie. Jesteśmy potrzebni po to, aby człowiekowi, który w swoim najgłębszym miejscu duszy i serca pragnie Boga, odpowiedzieć, że jest Bóg, że kocha cię, że nigdy cię nie opuści, że nigdy nie będziesz sam. Jesteśmy po to, aby nie tylko dać tę odpowiedź, ale po to, aby tą odpowiedź zaświadczyć swoim życiem, przemienionym Bożą obecnością. I myślę, że każdy z nas tutaj stojących przy ołtarzu może powiedzieć i zaświadczyć tutaj odważnie przed nami wszystkimi, że najpiękniejsze chwile kapłańskiego życia to były te związane nie tyle z osiągnięciami budowlanymi, z osiągnięciami socjalnymi, ale właśnie z osiągnięciami związanymi z towarzyszeniem duchowym, z niesieniem tej dobrej nowiny, że Bóg jest z tobą, że ty nie jesteś sam. Drogi bracie, droga siostro, żyjemy, organizujemy swoje życie, urządzamy się, ale im człowiek starszy, tym bardziej dopada go myśl o samotności. Nawet jeśli masz, drogi bracie, droga siostro, kochającą rodzinę, bliskich, przyjaciół, to dopada nas zawsze myśl o samotności w obliczu śmierci. Przecież przed śmiercią nie uniknę, nie ucieknę. Przecież będę musiał do niej, do bram śmierci podejść w pojedynkę. Zostawić wszystko, co mam i zostawić wszystkich. I boimy się tej samotności. Ale właśnie kapłan jest świadkiem tego, że Bóg będzie z tobą zawsze, że nigdy cię nie opuści. I dlatego jest dać świadectwo tej prawdy, tej dobrej nowiny w swoim życiu. Jest gotowy oddać życie za tę prawdę. Ukochani w Chrystusie, bracia i siostry, drodzy kapłani, drodzy ojcowie, przykładem wierności w podejmowaniu życiowych decyzji, tak jak to czynili wspomniani dzisiaj kapłani przeze mnie, jest Maryja. Ona podjęła decyzję odważną. I chociaż przeżywała różnego rodzaju lęki, obawy,
ciągle w jej uszach brzmiały słowa anioła: nie bój się, Maryjo. I pewnie przypominała sobie te słowa wtedy, kiedy Jezus rodził się w Betlejem, w żłóbku, w stajni. I pewnie brzmiały w jej uszach te słowa: nie bój się, Maryjo, kiedy uciekała do Egiptu wraz z Józefem. I przypominała sobie zapewne te słowa, kiedy zagubił się Jezus. I te słowa jej zapewne cały czas towarzyszyły: nie bój się. Wtedy, kiedy szła drogą krzyżową i kiedy pod krzyżem widziała, jak kona. I wtedy, kiedy przyjęła Jego zmarłe ciało na swoje ręce, te słowa anioła: nie bój się, musiały brzmieć jej bardzo mocno w uszach, być w jej świadomości. Drodzy kapłani, drodzy ojcowie, ojcowie jubilaci i wy, bracia i siostry, w wierności naszej Bogu pamiętajmy o tym, że Bóg jest wierny. I pamiętajmy o tej zachęcie, abyśmy się nie bali. Lęk paraliżuje. Lęk sprawia, że człowiek schodzi z drogi, gubi sens. Bądźmy odważni w realizowaniu swojego powołania. Bądźmy odważni w kroczeniu tą drogą, na której Bóg nas postawił. I tak jak Maryja. Idźmy odważnie, ufni w to, że Bóg jest z nami. Amen.